jest to bardzo fajna okazja spędzenia wolnego czasu. Korzystamy no, w miarę takich naszych możliwości. Jeśli jest coś ciekawego, to co nas interesuje, no to wtedy kupujemy bilet i przychodzimy. Jest taka możliwość, to się idzie na jakiś koncercik. Często właśnie się pojawiamy w Strzesze na koncertach. Coraz więcej tego jest w Raciborzu i to jest właśnie bardzo pozytywne. Jest oferta bardzo korzystna. Warto tutaj przyjechać, zobaczyć. Wcale nie trzeba daleko wyjeżdżać, żeby można zobaczyć coś ciekawego. Zapraszamy do Kulturalnego Centrum Raciborza. Nie wyobrażamy sobie świata bez muzyki, tańca, teatru, także tego amatorskiego. Robimy spektakle, bawimy się, czasami też mamy próby. Dla mnie ten teatr to jest po prostu osiągnięcie. Można zrobić prawdziwy, grupowy spektakl, który można normalnie pokazać całej Polsce. Granie w tej orkiestrze to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ to nie tylko jest dobra zabawa, ale też rozwijamy się tam. Na zajęciach tańczymy przeważnie hip-hop, ale uczymy się też różnych stylów. Ja lubię tańczyć jazz, chcę tańczyć, chcę się rozwijać. Taniec przede wszystkim satysfakcję i radość z tego, że możemy przychodzić, możemy wypełniać jakoś swój wolny czas. Mamy też możliwość rozliczenia na różne konkursy, mierzyć się z innymi parami w zawodach. Zespół Perspektywa w ogóle jest jak taka duża rodzina, jesteśmy dla siebie przyjaciółmi, wsparciem. Zawsze dobrze bawimy się na scenie, no i na próbach. Tworzymy przyjazną przestrzeń do twórczego wyrażania siebie. Czym jest dla nas osobiście? Formą ekspresji, inspiracji, sposobem na życie. Wstajemy rano i to jest najlepsze, co możemy dać światu od siebie. Muzyka jest na pewno pewnym oderwaniem od szarej rzeczywistości, takim jakby elementem, dzięki któremu możemy zapomnieć o tym, co nas czeka w pracy, co nas czeka w domu. Lubię malować, lubię tu przychodzić. Jest to moja pasja. Uczę się tu śpiewu. Chór Vivo jest dla mnie bardzo dużym wypełnieniem mojego życia. Łączy nas pasja i głód tworzenia. Przede wszystkim spotkanie ze znajomymi, wspólna pasja, przede wszystkim miłe spędzenie czasu. To jest takie eksponowane miejsce w Raciborzu, więc jeśli wystawiasz, to tutaj. Pielęgnując tradycję, budujemy międzypokoleniowe mosty. Jest to też dla mnie pewnego rodzaju terapia, zajęcie czasu. Bardzo ładnie w tych strojach wyglądamy. Do tego zespołu przekonało mnie to, że w Raciborzu właściwie nie ma lepszej alternatywy jako tańca ludowego. Razem odkrywamy świat.
Nie wybieramy drogi na skróty. Ciekawe felietony z zakresu historii sztuki, interesujące rozmowy z ludźmi. To kultura wysoka, której mało w naszym Raciborzu. Ożywiamy kulturalnie Racibórz. Co pokazujemy na scenie, co robimy w amatorskim ruchu artystycznym, z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, to co pokazujemy na zewnątrz, to wszystko jest kultura. Ona jest dla Was.